Kolejny odcinek Urokiego Dogiego, baby, witajcie w kolejnym filmiku ze Spyro 2 Riptos Rage, odświeżonego oczywiście. I dzisiaj zaczynamy drugi nasz świat w tej grze, w tej części trylogii. Zrobimy sobie ten świat i oczywiście wyczyścimy trzy poziomy z pierwszego świata. Świat Letniego Lasu, Letni Las Migot oraz Słoneczne Piaski. Ponieważ nie posiadaliśmy umiejętności wchodzenia na drabince, a zaraz ją zakupimy. Oczywiście, jeżeli filmik Wam się podoba, zostawcie jakiś miły komentarzyk, tak żebym wiedział, czy Wam się na pewno wciąż seria podoba. Już myślę, że za niedługo będziemy w połowie całej tej serii, chociaż trójka, ta część trzecia właśnie, ona trochę nam się zajdzie z przejściem tej części, tak czy siak. Czyli z części na część jest coraz więcej do roboty. Zbierajmy sobie tutaj diamenty. Oczywiście właśnie są portale, żeby wrócić do poprzednich światów. Tu jest jeden, a jeżeli odblokujemy trzeci świat, będzie jeszcze tutaj kolejny. Kupmy sobie tę umiejętność. Proszę, tak bogaty smok jak ty nie powinien żałować klejnotów na naukę wspinania. Bardzo chętnie wszystko ci pokażę, oczywiście za drobną opłatą. Za drobną opłatę. Kupuję. Za 500. Nie pożałuję. 500 plus. Dobrze. Gdy zobaczysz powierzchnię, na którą można się wspiąć, jak ta po mojej lewej, wskoć na nią i chwyć się mocno pazurami. Możesz poruszać się swobodnie w górę i w dół. Wciskając ponownie skok, możesz zeskoczyć. Spróbuj skakać też na boki w stronę innych miejsc do wspinaczki. Wow, dzięki. Dzięki za info. I potrafimy właśnie to. Zanim... No dobra, a jak zejść? Jak się schodziło? Nie mogę sobie, no dobra, muszę tak z boku, okej. Okay. Zanim my będziemy jeszcze eksplorować, cokolwiek, jak zwał, tak zwał ten świat, wróćmy sobie do Letniego Lasu, wypełnimy wszystko po prostu do końca, czyli te trzy poziomy, które nam zostały, żeby już po prostu nie wracać do tego, żeby już mieć z głowy, skupić się na tym drugim świecie w pełni i na sporej ilości poziomów w tym drugim świecie, bo tam jest chyba z dwa razy albo z półtora raza więcej poziomów, o trzy czy cztery poziomy więcej, masakra. Ale za to trzeci świat jest najkrótszy. On ma chyba trzy poziomy i Speedway, czyli to te czasówki? Chyba tak, jak pamiętam. Okej, pojawiliśmy się tutaj w Letnim Lesie. Zatem musimy sobie... Ej, przecież no tak. Co ja robię? Jestem głupi. Przecież mogę tutaj kliknąć podróżuj. Podróżuj do Migot? Podróżuj. Jesteś pewien? Jestem pewien. No przecież, że po co ja się tak teleportuję, jak mogłem od razu to zrobić? W pierwszej części nie można, znaczy w oryginalnej trylogii chyba nie można było tak podróżować, chyba to w trzeciej części dopiero dodali, że przez tą książkę, ale chyba po przejściu gry dopiero, można było sobie swobodnie przechodzić pomiędzy poziomami. Więc witamy w Migocie, tak, z powrotem tutaj witam, oczywiście muszę tych... O, super, dźwięk się zbugował, jak zwykle. Nie podoba mi się ten bug, szczerze. Jak zwykle musimy tutaj porozwalać tych przeciwników, żeby się odpaliła ta funkcja biegania. A tu jesteś, lol. Ta funkcja... biegania. Jakiego biegania? Latania. Bo będziemy musieli zapalić wszystkie lampy znowu. O, tutaj właśnie. 10 wrogów. Czy tutaj drugiego nie było? Nie. Nieważne. Tutaj na dole jest dwóch dzbanów. Pierwszy dzban. I dzban numer 2. Okej. Okay. Sprawa z głowy. Pogadajmy z typkiem, a nawet nie chce mi się z tobą gadać. Po prostu wejdę. I brakujące diamenty. Hej! Świetnie, że uruchomiłeś turbolot. Teraz możesz zapalić lampy w tej jaskini. Wiem! Zapal lampy. Luz. Czy to wszystkie diamenty? A, nie będą to wszystkie jeszcze, dobra. O Jezu. Ej, no what the fuck, to latanie jest dzbańskie. Nie podoba mi się. Nie podoba mi się latanie w tej grze. Z jednej prostej przyczyny. Zaraz wam powiem. Nie, zapaliłem. Ha, jestem dobry. Wow! Dziękuję za pomoc w zapalaniu lamp. Przez chwilę obawiałem się, że trzeba będzie odwołać dzisiejszy mecz baseballowy. Mecz baseballowy? Ktoś wrzucił tę kulę pomiędzy piłki. Mecz baseballowy.
Luzik, wy to musicie być dobrzy w tym. Już wam powiem czemu. Bo jak biegnę, znaczy jak idę lewą gałką myszy, to już od razu chcę zarzucić grze. Biegnę lewą gałką myszy i chcę latać, to no nie mam tego wyczucia momentu, żeby puścić już tą gałkę do przodu, ponieważ gałka do przodu to oznacza Spyro w dół. Gałka do tyłu, znaczy do dołu, wiecie, o, do dołu, to jest Spyro w górę. I to jest strasznie mylące, bo za każdym razem będę tak zaczynał bieg. To mi się bardzo nie podoba. Ej, zaraz, no gdzie jest reszta? Gdzie są jeszcze diaksy? Co wy gadacie, że gdzieś tutaj? Ile mi tu już brakuje? Jednego. Gdzie jest dzbański jeden ten? What the fuck? To ja muszę jeszcze przez mostek przebiec? Chyba sobie ktoś jaja robi. Dobra, przebiegnijmy to wszystko. Już chyba widzę według mapy, gdzie mi Sparks w linii prostej to wszystko pokazuje. Ale że ja jeszcze gdzieś tu ominąłem, lol. Gdzie mi to pokazuje? Może w tej jaskini, o tu. Nie chcę z tobą grać. Nie no, gdzie mi to pokazuje tą jedynkę? W tym holu? Tak, ale już luz, ty mi już dałeś ten talizman, ja się nie mam z czego cieszyć. Magiczne. Wiem, ten talizman już został zebrany. Ej, gdzie to jest? Ale naprawdę nie wiem, gdzie ta jedynka. Czy to jest jakiś błąd? Sparks mi gdzie pokazuje. Dobra, skakuję. Ej, ja serio nie wiem. Tu jest ta głupia jedynka. I patrzcie, znowu. Wbiegnę i od razu w dół lecę. Ja jeszcze muszę to zmienić. Ja chcę zobaczyć, czy... Oś kamery Y to jest chyba to. Nie. To nie jest to. A oś kamery X? To też nie jest to. Czyli tak naprawdę nie można zmienić sterowania latania. Super, opuść poziom. Albo nie, inaczej. Przewodnik. Przejdźmy do tych słonecznych piasków. Nie podoba mi się to. Nie pamiętam, czy to było w oryginale, ale nie podoba mi się to, że jak chcę biec, czyli gałka do przodu lewa i od razu zaczynam latać, gałka do przodu lewa, to lecę w dół. Powinno być gałka do przodu lewa, lecę w górę, do dołu, lecę w dół. Proste. Więc dzieciaki mogą się mylić i to może być dla nich za trudne. Ja się nawet do tego nie przyzwyczaiłem jeszcze i się szybko nie przyzwyczaję. Ja już to widziałem. Masakra. Nie czaję tego, ale co ja jestem. Jedyna rzecz, która mi aż tak przeszkadza, no i ten bagujący się dźwięk. A my znowu musimy to robić, czyli pomagać żółwiowi, tak. Gdzieś tutaj już były drabinki. Gdzie są te kaczki, jak one wyglądają? A, ty już stoisz, okej. Ja nie zamykaj mi tego. No jest pierwsza drabinka. I tutaj wszystko. Ale po drugiej stronie jeszcze jest... Gdzie może być reszta? A ty dzbań, ty nie. Sparks mi pokazuje gdzieś tam. Gdzie mi Sparks pokazuje? Jak to tu w dół? Tu jeszcze coś pominąłem? Ja coś pominąłem. Gdzie mi Sparks tam pokazuje? A dobra, tutaj wiem. Mistrzu, z tobą już nie chcę gadać, mam powstrzymać tego kucharza, tak? Z tych żółwi będzie pyszna zupka, jeśli tylko je wyłapię. Możesz spróbować im pomóc, ale pamiętaj, że mam na niewielki apetyt. Wow. Super. Okej, żółwie są... Oh, shit.
Okej, żółwie wychodzą, nie mogą do garnków wejść. No i tyle. I trzeba je wyrzucać do wody. Proste. Halo. O. Ale w Spyro 2 była... Znaczy w oryginale była taka kamera od góry. O ty dzbanie. O ty dzbanie. Ej, no halo, kamero. Czemu one same w ogóle chcą wejść? Ja tego nie rozumiem. Uratowałeś kilka żółwi. Tam, skąd przyszły, znajdziesz ich więcej. Zabieraj te kule i znikaj. Okej, no to już mi się kolejna rzecz nie podoba względem oryginału. Była taka fajna kamera z góry i było wszystko widać, gdzie dokładnie są żółwie. Tutaj po prostu wciąż jest za pleców Spyro. Dobra, druga część, czyli robimy absolutnie to samo, ale jest więcej żółwi. Musimy obserwować. No okej. Szczerze mi się to średnio podoba. Ej, no dzbanie. Siema. Bo tutaj naprawdę trzeba dobrze trafić, a wtedy to było prostsze. Zatrzymasz się? Dobra. Pyk. Pyk. No to teraz jest takie mega proste, chociaż to sterowanie wkurza. Ej, a ty co? Miej zginąć. Czy on się też tak odbije głupio? Dobra, jednak nie, wlazł sobie do wody, okej. Okay. Pyk. I to kiedyś było podobno bardzo trudne. Ja w to nie wierzę. No, wpadnij. Jeszcze jeden. Leć. Błagam. Wszystkie? Wszystkie w końcu. A niech to! Uratowałeś wszystkie żółwie na plaży! Masz, weź to. Miałem za to kupić ziemniaki do zupy, ale już ich nie potrzebuję. No to zaraz. Nie zjesz tej zupy, chciałeś kupić jednak ziemniaki, ale ich nie kupisz. Wait, what the fuck? To ty nic nie zjesz, typie. Nie rozumiem cię, ale luz. Ostatnie klejnoty powinny być tu. Zuby to trochę. Misja ratunkowa się powiodła. Jest wszystko. Przewodnik, tu, letni las, podróżuj. No już praktycznie cały świat zrobiony będzie. Czyli umiejętność na drabince po prostu pozwoliła nam na zrobienie na 100% wszystkiego tutaj. Wow. Fenomenalne, czyż nie? Ale no szkoda, że to trochę tak wyglądało. Ciąg dalszy przygody. Już się teleportujmy. No tak musimy łazić pomiędzy tymi planszami. Boże, czemu od tej strony? Nie chcę od tej strony wchodzić. Ops. Ponieważ ta drabinka jest po drugiej stronie zupełnie. Spark zje. No i dobra. Samo sterowanie i to wszystko inne jest bardzo okej. Okay. Bardzo mi się podoba i ja już się przyzwyczaiłem, ale to latanie to jest tragedia. Tak. I drabinka oczywiście, że tutaj Elora będzie oczywiście stała. Nie chcę z tobą gadać, bo mi nie jesteś potrzebna do życia. I dookoła. I skacze sobie orby. Pum. Wszystkie orby. Say what? Naprawdę czegoś nie zebrałem w tym poziomie? Aż tylu. O mój Boże. O mój Boże, czy coś jest... Co? O, znowu się dźwięk zbugował. Super. Czy coś jest pod wodą? Tutaj mi niby co... Aha. Ale to wciąż nie jest wszystko. W ogóle czemu one tak leżały dziwnie? No dobra, Spark, gdzie mi pokazujesz? Teraz niby tam. What the fuck? Gdzieś tutaj? No nie gadaj Sparks, że w tym. Nie, tu nie będzie. O mój słodki Boziu. Niby w tamtym kierunku, tak? O Jezu.
To super odcinki w ogóle. Jak ja to przegapiłem? W ogóle gdzie to jest? Coś mi tam pokazujesz, tak? A jest jedynka faktycznie. Jeszcze jedynka jedna. W którym kierunku ty mi to pokazujesz? Tutaj, w jakim miejscu to tak leżało? Mam dosyć, świat na 100%. Idziemy już po prostu tutaj. Nie wiem. Nie oceniajcie, ja po prostu tego nie wiem. To była jakaś tragedia, jakaś taka kpina, no. Tyle diamentów jeszcze tak pochowanych, w ogóle te dwa w wodzie tam po prostu tak leżały. Ale to tak dziwnie, one leżały kilka, no z metr nad wodą, nad podłożem wody. Takie wytyfy ostre. Nieważne. Ważne jest to, że już zaczynamy ten drugi długi świat, który jest bardzo, bardzo klimatyczny. Na pewno za niedługo sobie przejdziemy przede wszystkim trzy poziomy jako pierwsze, czyli kryształowy lodowiec, pustynia szkieletów i tam daleko jest zatoka brzeg, coś takiego, coś w ten deseń. A jeszcze tutaj wazony są, dzbany i inne takie pierdoły. Baseniku. Najpierw tutaj oczywiście pozbierajmy wszystko, żebyśmy mieli już z głowy ten świat. Hops. W tym świecie czekają nas dwa speedwaye do zrobienia, czyli te dwie czasówki. O Boże, jak ja nie znoszę tego, jak to jest aż tak pochowane. No dobra, znoszę, bo ja to zniosę. Czy to PS4 tak? PS4 jest takie głośne, o kurde. No nie jest aż tak ciepłe na szczęście. Luz, dobra, nieważne. Po prostu chciałem zobaczyć, czy jak suszarka działa to PS4, czy nie. Tutaj już możemy sobie u Moneybugsa legenda głosi, kupić poziom. Że gdzieś tu znajduje się portal do Zephiru. Oraz, że tylko ja jeden wiem, jak go otworzyć. O ile dobrze pamiętam, legenda wspomina także o tym, że mogę go dla ciebie aktywować za drobną opłatą. Beach, please, dawaj. Dzięki za klejnoty, Spyro. Wreszcie mam środki, by otworzyć bar z burgerami z jaszczurek na pustyni szkieletów. Luz. Zephir. To ten poziom, tak. To ten poziom, gdzie dzbaniłem jak zwykle, oczywiście z popychaniem tych krów, takich świnek, ale to zobaczycie robota, Spyro. Później. Energia zebranych przez ciebie kul uruchomiła wir. A to nas kieruje do... Tutaj miejski szlak, czyli czasówka, speedway. Jeszcze będzie jakiś tam lodowy szlak, czy jakkolwiek to się tam inaczej nazywa. Na razie nieważne, nie robimy tego teraz. Zbieramy sobie, czyścimy tu wszystko. Jaki to jest? Zatoka Bryz. A, po prostu Bryz. Okej. Ja mam już tutaj wszystko w tej głównej części alei. Jak dzban bym tutaj zapomniał o tym pudełku. Tu wyczyszczone, musimy gonić na górę. I już tu wejdziemy do wnętrza zamku. Bum! Po drugiej stronie nic nie ma. Idziemy wciąż po drabince. No i tu jeszcze kolejna część tych poziomów jest... jaki orientalny pałac. Łatwy poziom, prosty, szybki. Na szczęście. I tutaj zaraz jest jeden z moich kolejnych znienawidzonych. Jakie spękane wzgórza. Tu będziemy sobie wracać raz. To jest najgorsze. Siemka. Spyro, witaj! Mam problem z otwarciem tych wrót. Tylko energia kul zdoła je odblokować. O, widzę, że masz już całkiem sporo kul. Luz też chciał, żebym miał odpowiednią ilość kul, żeby otworzyć po prostu tę część. Jaki to będzie wulkan? A nie, otchłań lawy. Magma Cube. Dobra, to jest ten poziom. A, akurat on mi się podobał. I tu kolejny bankier. Wpuszczę cię do tego małego zameczku w zamian za parę klejnotów. Co ty na to? Na to, że tak. 400. Od lat nikt nie przechodził przez ten portal. Nie sądziłem, że pojawi się jakiś naiwniak, znaczy śniałek, gotowy to zrobić. Ty dzbanie głupi. Jak ja cię nienawidzę.
Tutaj ważonów nie ma, okej. Okay. Fajny dywan, lol. To mi się akurat podoba. Zacieniona oaza. Shady Oasis, no dobra. Jeszcze okej okay nazwa. Całkiem dobrze to przetłumaczyli. I to jest kolejny portal, tak, do kupienia oczywiście, bo jakże inaczej. Znaczy portal do kupienia od bankiera do czasówki Speedway, do szlaku, jak to po polsku mówią. Jak on się tak teleportuje? Jak ty się tu pojawiłeś? Ty mi to tylko wytłumacz. Naprawdę bardzo chciałbym wpuścić cię na ten szlak za darmo, Spyro. Uwierz mi. Niestety zasady gry są takie, że musisz uiścić drobną opłatę. Już trzeci raz w przeciągu 5 minut chyba słyszę, ale musisz uiścić opłatę, ale chciałbym. Mądry wybór! Założę się, że tak zwinny smok jak ty w mig odzyska majątek. Tak, lodowy szlak, a jednak zgadłem, dobra. Straciłem tyle kasy, ale no żeby wszystko odblokować, prawda? I gdzieś tutaj zaraz powinno być przejście, chyba tu. Tak, zgadłem. A tutaj na dół jest już dróżka do bossa, do którego no nie przejdę. Spyro, Ripto i Hubs ukrywają się w zamkniętej komnacie w zamku pod nami. Aby ją otworzyć i ich dopaść, potrzebujesz wszystkich 14 talizmanów. 14, mamy 6, czyli 8 jest w tym świecie. Oh, Jesus. 8 talizmanów do zdobycia, plus 2 poziomy typu szlak, czyli czasówki. 10 poziomów do zrobienia. No, mówiłem, tutaj najdłużej sobie posiedzimy. XD. Mam nadzieję, że nigdzie nie pominąłem już więcej, bo szukać tutaj pojedynczych diaksów to nie jest najfajniejszy pomysł, według mnie. A jak sami już widzicie, kurczę, ten świat jest rozbudowany. Łazimy po calutkim zamku i mi się to podoba. Ale teraz widać, jak pięknie to wygląda. W Spyro 2 już tutaj była taka kamera wyżej, jak pamiętam. Ale co zrobię? Nic nie zrobię. Okej. Okay. O Jezu, coś pominąłem na bank, bo tam mi gdzieś pokazuje Sparks. Ja cię kręcę. Jeszcze na mury nie wskakiwałem, ale muszę tam skoczyć wpierw. Po. Jezu, nie mogę zmieniać kamery. Lepiej, żebym tego nie robił. Whip! Ho! Długi dystans. Okej, okay, a teraz tutaj, prawda? Prawda. Przejdźmy sobie do początku muru, bo już naprawdę nie pamiętam, czy tutaj czegoś nie będzie. Nie. Gdzie ty mi Sparks pokazujesz, czy ja naprawdę coś pominąłem? No, ja obawiam się, że tak. Ile już tutaj mam? Jeszcze brakuje 22 sztuk. Grr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 r
tak do portalu, mi się wydaje. Jeden orb, kula, będzie tutaj. Czy dwójki gdzieś zgubiłem. Fenomenalnie. No, Sparks, okej. Gdzie jest to? Tutaj gdzieś? Gdzie ty mi pokazuj? Jedynka! Okej, tutaj gdzieś. Brakuje tak jednego. A, jest tu jedynka. Gdyby nie to, że mogę używać Sparksa, to byłaby to masakra. 35% gry. A ja, ludziska, się z wami żegnam dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Widzimy się następnym razem w kolejnym odcinku. I pójdziemy sobie do tej pustyni szkieletów. Hej, hej!